Magazyn Żużlowy to nowa propozycja dla wszystkich fanów czarnego sportu. Raz w miesiącu będziemy prezentować Wam najważniejsze informacje żużlowe, ale również pokażemy Wam troszkę kulisów czarnego sportu. Zapraszamy na premierowe wydanie Magazynu Żużlowego. Od kilku tygodni młodzi adepci Speedwaya zrzeszeni w stowarzyszeniu CKM Włókniarz przygotowują się do sezonu pod okiem trenera Piotra Ruszela, który opowiedział nam, jak wyglądają te ciężkie treningi. Panie trenerze, ćwiczą teraz młodzi adepci żużla pod pańskim okiem w tym pierwszym etapie przygotowań do nowego sezonu. Proszę pokrótce powiedzieć, na czym on polega i na jakie ćwiczenia zwracacie przede wszystkim szczególną uwagę. Teraz generalnie robimy masę mięśniową. A tak naprawdę to trzeba ich wdrożyć dopiero do ćwiczeń, ponieważ oni mieli przez 2 miesiące, nie robili nic, a może tak, nie robili nic, dlatego trzeba ich troszeczkę wdrożyć do tego, aby coś zaczęli robić i zaczęli się ruszać. Ale generalnie robimy teraz ćwiczenia na masę, usprawniające ich do prawdziwego treningu, który zacznie się w styczniu. No właśnie, na czym będzie polegał ten trening styczniowy? Trening styczniowy zaczniemy powolutku już wdrażać ich do ćwiczeń takich typowo żużlowych, jak ja to nazywam, ponieważ ja jeszcze wydaje mi się, że jestem młodym człowiekiem i cały czas się uczę i przez ten okres, gdzie oni jeździli na żużlu, ja uczyłem się i zbierałem doświadczenia na bazie innych sportów, takich jak na przykład futbol amerykański. Mam nadzieję, że docenią to i będą się przykładać, chociaż jak panowie widzieli, to nie ma czegoś takiego, żeby się nie przykładać, bo to oni mają jeździć i oni mają wychodzić zdrowo z każdej sytuacji, która panuje na torze. I tak, zaczniemy w tym styczniu zrzucać troszeczkę kilogramów. Zaczniemy przybierać taką sylwetkę bardziej, powiedziałbym, może nie atletyczną, ale taką zbliżoną do tej, która powinna im pomóc w czasie jazdy na torze. Jakiś obóz planujecie przygotowawczy poza Częstochową, czy raczej będziecie trenować tutaj na miejscu? Na ten temat trudno mi jest jeszcze powiedzieć, bo nie wiem, jakimi pieniędzmi będziemy dysponować w sezonie 2012 i czy będzie stowarzyszenie stać na wyjazd. Ale będziemy robić wszystko, żeby ci chłopcy zmieniali otoczenie swoje, czyli jak nie będzie obozu, to będziemy wyjeżdżać na takie jedno-dwudniowe wypady w góry, aby nabierać tej kondycji w troszeczkę innych otoczeniach. Ewentualnie, jeśli nie będzie tego obozu zupełnie, to wtedy będziemy dokładać inne formy ćwiczenia, jak łyżwy, rower górski. Myślę, że przygotujemy się. A czy będzie obóz, czy nie, to teraz panu nie jestem tego w stanie powiedzieć. Dobrze, tak jeszcze na koniec dla kibiców. Proszę powiedzieć u żużlowca, które partie mięśniowe są najważniejsze, na które, już nie mówię o juniorach, ale też u seniorów, nad którymi pracujecie przede wszystkim. Podstawa, ale to całego człowieka i nie tylko żużlowców, to jest brzuch i grzbiet. To jest tak jakby nie umieć tabliczki mnożenia, aczkolwiek teraz zdarza się, że dzieci nie umieją tej tabliczki mnożenia i wyglądają jak wyglądają. Na pewno przedramię, ramię i bark. To są takie decydujące rzeczy u żużlowca. I powiem tutaj jeszcze, że rozciąganie to jest to, żeby móc upaść na tor i żeby się nic nie stało. To jest podstawa tego. Na Olsztyńskiej nowe władze klubu nie próżnują. Niestety kolejne przeszkody pojawiają się na drodze Włókniarza. Kilka dni temu Główna Komisja Sportu Żużlowego nałożyła na CKM Włókniarz Częstochowa karę w postaci 4 ujemnych punktów meczowych w sezonie rozgrywkowym 2012 oraz karę pieniężną w wysokości 20 tysięcy złotych. To nie koniec problemów. Pogoda utrudnia pracę na torze. Pierwsza część sienitu, który ma być wysypany na nawierzchnię, już znajduje się na terenie klubu. Jednak fatalny stan toru sprawił, że ta operacja musi poczekać. Mamy też dobre informacje. W klubie jak świeże bułeczki rozchodzą się karnety na nowy sezon. Poza tym cały czas wdrażane są w życie projekty, które mają na celu ocieplenie wizerunku klubu. Prezes CKM Włókniarz, pan Marek Polaczek, w rozmowie z nami podsumował obecną sytuację biało-zielonych. Panie prezesie, po zamieszaniu z końca zeszłego roku wydawało się, że sytuacja we Włókniarzu jest już ustabilizowana, że te problemy powoli odchodzą na dalszy plan. Tymczasem Główna Komisja Sportu Żużlowego nałożyła na was karę i tych problemów niestety zamiast ubywać, to przybywa. Zrobiło się ciekawie, proszę Państwa, z tego powodu, że zostaliśmy najsurowiej ukarani w tej naszej ekstralidze. Mamy z górnej półki te 20 tysięcy przyznane, gdzie
widełki są od 2 do 20 tysięcy i punkty ujemne są od 2 do 4. My mamy też najwyższy ten wymiar kary, jak ja to mówię, i no niestety jest to srodze dla nas niesprawiedliwe. Złożyliście już odwołanie od tej decyzji? Jakie dalsze kroki klub planuje w związku z tą sytuacją? To znaczy odwołanie oczywiście już poszło, czekamy w tej chwili na reakcję głównego zarządu PZMO. Na pewno też takie zamieszanie wokół włókniarza sprawiło, że troszkę komplikują się rozmowy ze sponsorami. To znaczy troszeczkę na pewno też, także jest to takie bardzo charakterystyczne, że jeżeli drużyna dostaje na wejściu minus 4 punkty, to niestety, jak ktoś powiedział, zaczynamy walczyć w tej chwili o utrzymanie, a nie o jakieś tam laury w lidze. Teraz porozmawiajmy o tym, co kibiców interesuje najbardziej. Rusza sprzedaż karnetów i tutaj ciekawostka, bo jest możliwość zakupu karnetów na raty. To na pewno chyba ma na celu przyciągnięcie kibiców tak, żeby tych karnetów sprzedało się przed sezonem jak najwięcej. Dokładnie tak. Ceny karnetów zostały bardzo obniżone. Powiem szczerze, jesteśmy najtańsi w całej Ekstralidze. Karnety można również nabywać na raty, czyli na 3 raty do momentu startu. Każdy, kto wpłaci tam te 50 czy 100 zł, zarezerwuje sobie ten karnet i spłaci go do pierwszego meczu i sobie go po prostu później odbierze. Panie prezesie, na konferencji prasowej przed świętami Bożego Narodzenia mówił pan, że włókniarz ma być firmą. Na czym będzie polegał projekt pod tytułem Włókniarz firma? To znaczy włókniarz jako firma, na czym ma polegać? Przede wszystkim, tak jak mówię, zaczynamy od sprzedaży tych karnetów, żeby wypełnić przede wszystkim stadion, zrobić fajne reklamy, żeby zwrócić tych sponsorów. Nie są to naprawdę duże pieniądze. Oprócz tego mamy zamiar zrobić parę imprez na stadionie, żeby ten stadion ożywić i z tego chcemy zarabiać pieniążki. Nie zapominacie o Kamilu Cieślarze. Podpisaliście z nim nietypowy kontrakt na już wcześniej wspomnianej konferencji prasowej. Na czym ten kontrakt polega? To znaczy tak, z Kamilem się podpisali taki dość nietypowy kontrakt, żeby po prostu on ma być na każdym meczu. Będziemy go dowozić, on tu będzie, jako osoba będzie wspierał naprawdę tą drużynę, jako taki zdrowy duch, jak ja to nazwę mówię. Pracujecie również na torze, planowana jest zmiana nawierzchni, ale również słyszeliśmy, że staracie się o wymianę nagłośnienia. To znaczy są różne plany z naszej strony, na pewno będziemy musieli poprawić to nagłośnienie, bo może go nie zmienimy, bo to są za duże pieniążki. Prace na torze są robione, no na razie są przerwane z tego powodu, że po prostu aura nie sprzyja nam troszeczkę. I tak jak mówię, i te punkty, i ta aura troszeczkę miało być tak fajnie, miało być przyjemnie z górki, a tu zaczynamy się wspinać na górkę, ale tak jak Justyna Kowalczyk weszła na 9 km pod górkę, mam nadzieję, że my też wejdziemy pod tą górę. To na koniec, panie prezesie, pobawmy się w typowania, bowiem 2 lata temu wielką bombą transferową było przyjście Rafała Sząbierskiego, który zaliczył znakomity sezon. W zeszłym roku Grigori Łaguta oraz Daniel Enermark wystrzelili pod Jasną Górą, to kto w tym sezonie? Czy to będzie Chris Bomber Harris, czy może Grzegorz Zęgota, albo Mirosław Jabłoński? To znaczy mamy 5 bomb, proszę Państwa. 5 bomb mamy, które będą naprawdę wielką niespodzianką. Wszyscy zawodnicy od Harrisa, Jabłoński, Zęgota, Sząbierski, to są naprawdę zawodnicy, którzy będą jako te bomby działały, mam nadzieję taką. Raz w roku na tym lodowisku przy ulicy Boja Żeleńskiego łyżwy zostają zastąpione przez motocykle, a to oznacza, że 21 stycznia o godzinie 17 kolejna edycja gali lodowej Sławka Drabika. Oprócz samego głównego bohatera tej gali wystąpią m.in. Grzegorz Zęgota, Patryk Dudek i Artur Czaja. A wy zobaczcie, jak było w zeszłym roku.